Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze All for One. Dzisiaj znów temat KSF, znów, ale inaczej. Dotąd przedstawiliśmy Państwu KSF jako z punktu widzenia dostawcy rozwiązań do integracji SAP i KSF. Dzisiaj inaczej, dzisiaj trójgłos, trzej nasi dzisiejsi eksperci przedstawią temat KSF z trzech perspektyw. Mamy wyjątkowych gości. Witam serdecznie pana Krzysztofa Rogowskiego z Ministerstwa Finansów, z Departamentu Analiz KAS. Dobry, witam pani Aleksandro, witam państwa. Jest z nami również pan dr Andrzej Pałys, doradca podatkowy, ekspert w zakresie rozwiązań KSF właśnie. Witam panie Andrzeju. Oraz Szymon Chmielewski, nasz ekspert od rozwiązania do integracji SAP z KSF właśnie, czyli Szymon. Dzień dobry Państwu. I teraz zanim przekażę głos naszym ekspertom, kilka informacji organizacyjnych. Na dzisiejszą sesję przewidzieliśmy godzinę 20. Sesja będzie podzielona na cztery bloki. W pierwszych trzech blokach nasi eksperci przedstawią swój punkt widzenia, swoją perspektywę na rozwiązanie, na zagadnienie KSF. Następnie będzie sesja Q&A. Pytaliśmy Państwa wcześniej o przesyłanie pytań do naszych ekspertów. Zebraliśmy ponad 40 pytań, które zostały przekazane do pana Krzysztofa, pana Andrzeja i do Szymona. I w zależności od tego, na ile nam czasu wystarczy, przewidujemy około 20 minut na tą sesję. Postarają się eksperci na tak dużą liczbę pytań odpowiedzieć, jak to będzie możliwe. Równocześnie chciałam Państwa zachęcić również do zadawania pytań na czacie. Od razu zastrzegam, że na te pytania już raczej podczas sesji nie zdążymy odpowiedzieć, ale bardzo chętnie byśmy je przyjęli od Państwa i nasi eksperci przygotują odpowiedzi i przekażemy Państwu odpowiedzi po webinarze drogą mailową. Także zachęcam, wszystkie pytania zbieramy i przekażemy. Z organizacyjnych pytań, tak jeszcze patrzę na notatki, to wszystko. I teraz za sekundkę przekażę to głos ekspertom, a teraz jeszcze tylko dwie informacje krótkie o nas. Dla tych z Państwa, którzy nas nie znają, a jest część, widzę takich osób, ponieważ mamy 280 rejestracji, bardzo, bardzo nam miło, bardzo się cieszymy i są wśród Państwa również osoby nowe. Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązań SAP i nie tylko, od ponad 20 lat na polskim rynku, ale wspominam o tym SAP-ie, ponieważ no jakby to jest dzisiaj ten wątek, który nas interesuje w tym kontekście naszych doświadczeń. I oprócz wspierania wdrażania czy rozwoju rozwiązań SAP, przygotowujemy również własne rozwiązania, które umożliwiają rozszerzenie standardu bądź właśnie dostosowanie do wymagań, do zmian wymogów prawnych. I tutaj w obszarze finansów dzisiaj zwłaszcza, to chciałam zwrócić Państwa uwagę na takie rozwiązania jak do obsługi zatorów płatniczych, czy płatności podzielonej, czy jednolitego pliku kontrolnego, bardzo również popularne rozwiązania wśród naszych klientów. No a dzisiaj zajmiemy się tym, czyli KSF. I teraz przekazałabym głos Szymonowi może właśnie na tym slajdzie, ponieważ już 95 ponad klientów zaufało nam w zakresie przygotowania się do integracji SAP-a z KSF-em. Czasu wydaje się jeszcze sporo do lipca 2024, ale może nie będę już Szymonowi zabierać tego wątku, bo wiem, że chcę Państwa zachęcać. Dziękuję Ola bardzo, dokładnie na wstępie. Ja powiem może na wstępie, że dzisiaj sam się troszeczkę czuję jako gość. Nie prowadzę długiego webinaru, dzisiaj mam tylko kilka slajdów na zakończenie. Także bardzo Państwu dziękuję za dołączenie do webinaru. To na sam początek. Ola druga się zapytała, dlaczego dzisiaj jest mapa na tyle. Ameryka, ta akurat Ameryka jest pionierem, jeżeli chodzi o e-faktury, więc tak trochę w nawiązaniu. I odpowiadając Oli, co przed webinarem widziałeś na kamerze, dlaczego takie tło dzisiaj. I trzecia sprawa to faktycznie został rok do obowiązkowych faktur. Mamy dzisiaj spotkania i trzy perspektywy różne, ale myślę, że to, co będzie na przykład wspólne wszędzie, to żeby nie odkładać tego na ostatnią chwilę i żeby już dzisiaj rozpocząć przygotowania i wdrożenia, przygotować się na KSF. I liczba prawidłowa to już ponad 95
projektu w trakcie, podczas różnych, na różnych etapach, więc doświadczenie myślę już tutaj dosyć dobrze zdobyte. Sama prezentacja tego rozwiązania na sam koniec, ale dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Będę mówił bardziej ogólnie, nie skupiając się na naszym rozwiązaniu, tylko na połączeniu i o architekturach, jakie są dostępne i na co zwrócić uwagę też wybierając dostawcę rozwiązania. Andrzeju, panie Andrzeju, przekazuję głos. Andrzeju, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja mówię dzisiaj do Państwa właśnie z przerwy lunchowej, w bardzo długich takich warsztatach wdrażających KSeF, dwudniowych, gdzie dyskutujemy o wielu z tych tematach, tych tematów KSeFowych. No i bardzo bym się chciał z Państwem podzielić takimi doświadczeniami właśnie praktycznymi, żeby sobie ten KSeF dobrze osadzić w rzeczywistości. I myślę, że te 20 minut da Państwu też trochę takiego dobrego startu do działania z tym KSeFem. Bo KSeF jest trudny oczywiście, KSeF jest wymagający, ale nie jest straszny. I oczywiście trzeba się do niego przyzwyczaić, trzeba się z nim dobrze zapoznać, trzeba zrozumieć pewne mechanizmy, ale jak już się to wszystko złapie, to wręcz bardzo często się zdarza, że klienci widzą już korzyści powoli. Są pewne wyzwania, z którymi się trzeba zmierzyć, ale to jest też dobry taki moment do uporządkowania swoich procesów, do naprawienia pewnych prowizorek, które jak wiemy są najtrwalsze i długo trwają, a ten KSeF sprawia, że to takie może no, nie wiosenne, ale takie fakturowe porządki to jest coś, co powinniśmy zrobić. Szymonie, musisz wyłączyć tylko swojego Teamsa, bo widzimy wiadomości gdzieś tam na dole. Dobra. Ale zaczynając od początku, zakres podmiotowy, żebyśmy sobie wszyscy dobrze zrozumieli, kto tym KSeFem będzie dotknięty, no to proszę Państwa, wszyscy. Wszystkie polskie podmioty, które mają siedzibę na terytorium Polski przede wszystkim i tutaj ten trzeci punkcik, którzy są zarejestrowani w Polsce dla celów VAT, ale posiadają jednocześnie na terenie Polski stałe miejsce prowadzenia działalności. Czyli bardzo ważne jest to, żebyśmy zrozumieli tą różnicę. Jeżeli zagraniczny kontrahent, zagraniczny podmiot posiada w Polsce tylko rejestrację VAT-owską, może posiadać nawet magazyn, może posiadać jakiś prezens, ale nie ma tutaj stałego miejsca prowadzenia działalności, to nie będzie zobowiązany do wystawienia faktur w KSeF, ale może sobie, jeżeli ma ten polski NIP, może korzystać z KSeF dobrowolnie, czyli tutaj będzie duża możliwość, żeby też takie podmioty do KSeF-u dołączyły. Są zalety takiego podejścia. Natomiast nie ma on obowiązku oczywiście takich faktur wystawiać, ale jeżeli mamy podejrzenie posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, no to bardzo ważne, żeby tutaj jednak to dobrze rozstrzygnąć, żebyśmy nie obudzili się za jakiś czas z nieświadomością tego, że byliśmy zobowiązani te faktury do KSeF wystawiać. Plus trzeba mieć tutaj też na uwadze, że jacyś nasi kontrahenci mogą zobaczyć, że taki podmiot z grupy posiada rejestrację VAT-owską właśnie i przyjąć z założenia, że taki podatnik będzie też faktury przez KSeF odbierał. Więc trzeba też tutaj się dobrze pilnować, żeby przypadkiem nie wylądować w takiej strefie szarości, że my podjęliśmy decyzję, że nie bierzemy udziału w KSeF-ie tymczasowo, przynajmniej na razie, natomiast że jacyś kontrahenci wystawiający nam fakturę założyli, że bierzemy, bo mamy polski numer rejestracji podatkowej i w związku z powyższym nam do KSeF-u wysyłają faktury, nie przesyłając nam ich już innymi kanałami. Mamy oczywiście wyłączenie dla faktur dla osób fizycznych, faktur B2C. Tutaj ważne jest, żebyśmy wiedzieli dwie rzeczy, to znaczy, żebyśmy dobrze byli w stanie rozdzielić, którzy kontrahenci, którzy nabywcy proszący o fakturę to są ci, którzy są C, a którzy to są ci, którzy są B. Szczególnie ma to istotne znaczenie, jeżeli tą decyzję podejmuje ktoś w procesie sprzedaży, czyli jeżeli to jest sprzedaż przy ladzie, albo jeżeli to jest sklep internetowy, gdzie ktoś podaje tylko informacje, no to musimy dobrze przemyśleć te layouty naszych sklepów, te procedury,
tak żebyśmy przypadkiem tych faktur B2C do KSeF-u nie wysyłali. Dobrze też, żeby one miały swoją osobną serię, żebyśmy byli w stanie rozróżnić, które mają pójść, które mają nie pójść do KSeF-u, ponieważ co do zasady wysłanie faktury B2C do KSeF-u będzie błędem. I tutaj trwają dyskusje oczywiście jeszcze prawne, czy to będzie błędem, czy to będzie błędem naruszeniem ustawy o RODO. Natomiast co do zasady trzeba się temu na pewno przyjrzeć, jeżeli mają tu Państwo mieszankę, mają Państwo jakieś problemy z identyfikacją, które są które, to trzeba się zastanowić, jak to zrobić tak, żeby to zrobić dobrze. Mamy też odroczenie tego obowiązku stosowania dla tzw. małych podatników, którzy są zwolnieni podmiotowo z VAT-u lub dla podatników, których całość wartości sprzedaży dotyczy właśnie transakcji zwolnionych. Oni wejdą obowiązkowo w KSeF od 1 stycznia 2025 roku. Przy czym tutaj pierwsza wiadomość jest taka, że mogą dobrowolnie dołączyć już wcześniej. A druga dobra wiadomość jest taka, że odbierać faktury zakupowe z KSeF-u muszą jednak już od 1 lipca 2024. Czyli to nie jest tak, że będziemy musieli przez te pół roku jeszcze się zastanawiać, czy ten kontrahent jest zwolniony, czy nie i jak mamy mu dostarczyć tą fakturę. Możemy już przyjąć założenie, że jeżeli sprzedajemy na rzecz polskiego kontrahenta, który ma siedzibę w Polsce lub te stałe miejsce prowadzenia działalności, to on tą fakturę odbierze z KSeF-u. Ja bym prosić kolejny slajd. Szymonie. Tak. Tutaj szybciutko, tylko taka chronologia. Chciałbym, żeby Państwo pamiętali, że rozwiązanie już obowiązuje dobrowolnie, można już faktury do KSeF-u wystawiać. Gdzieś tam w okolicach 30 czerwca pewnie przewidujemy, że proces legislacyjny się zakończy. Nie wiem, tutaj może zaraz kolega z MF-u mnie skoryguje, ale jak tak sobie liczę, czasy na wszystkie działania legislacyjne, to powinniśmy gdzieś tam w tych okolicach wylądować z finalną, podpisaną ustawą. Od 1 lipca stanie się to obowiązkowe dla większości podmiotów, poza tymi, które już wspomniałem, i od 1 stycznia już wszystkie podmioty będą musiały obowiązkowo wystawiać faktury w KSeF-ie. I kolejny slajd bym poprosił, który nam powie, które to faktury będziemy musieli wystawiać, a które nie, bo to jest kolejny ważny element. I teraz tutaj nie mogę podkreślić wystarczająco mocno tego i cały czas jeszcze niestety się spotykamy z taką nieświadomością na rynku, a chciałbym bardzo wyraźnie to podkreślić, że faktury sprzedażowe polskich podmiotów wszystkie lądują w KSeF-ie. To znaczy nie tylko faktury polskie z polskim VAT-em, ale też te, które są, znaczy WDT-owe też są z polskim VAT-em, ale te, które są dotyczą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu. Czyli jeżeli kontrahent ma siedzibę za granicą, to musimy też fakturę wysłać do KSeF-u. Oczywiście tą fakturę potem dostarczamy temu kontrahentowi w uzgodniony z nim sposób. Natomiast musimy my po naszej stronie dopełnić tutaj obowiązku i fakturę do KSeF-u wysłać. Oprócz tego w KSeF-ie znajdą się faktury zaliczkowe, faktury korygujące zbiorcze. Proszę tutaj zwrócić uwagę na rabaty zbiorcze, na wszelkiego rodzaju właśnie niestandardowe faktury, gdzie mamy więcej niż jedną referencję. Musimy te referencje na fakturach korygujących podawać. Faktury rozliczeniowe oczywiście się pojawią. Faktury korygujące do faktur wystawionych poza KSeF. To jest pewna, aczkolwiek już nie taka nowość. To już się jakiś czas pojawiło temu, że jeżeli wystawimy fakturę przed 1 lipca 2024, będziemy ją chcieli skorygować po tej dacie, to również musimy to zrobić przez KSeF. I to dotyczy też rabatów zbiorczych, rabatów okresowych. Jeżeli one będą obejmowały takie faktury, które gdzieś tam były jeszcze przed 1 lipca, za cały rok na przykład, no to musimy pamiętać, żeby referencje do tych faktur pierwotnych również użyć. Samo fakturowanie jest jak najbardziej objęte KSeF-em, faktury w procedurach VAT marża, faktury od rolników ryczałtowych mogą, ale nie muszą, to jest fakultatywne rozwiązanie i jest pewna wątpliwość jeszcze dotycząca faktur zerowych. Część z Państwa pewnie wystawia w systemie faktury zerowe, na przykład zamknięcie rezerwy na jakieś rabaty albo jakieś faktury, które nie mają wartości, ale są potrzebne księgowo, żeby zamknąć jakiś proces i często te faktury nie są wysyłane do kontrahentów. Tutaj nie jest jeszcze do końca jasne, jak to zrobić i czy takie faktury zerowe powinny pójść do KSeF-u, czy nie. Pewnie z biznesowego punktu widzenia byśmy nie chcieli, natomiast technicznie rzecz biorąc wydaje się, że powinno do tego KSeF-u gdzieś tam się zmieścić.
Natomiast co KSeF-owi nie podlega, no nie podlegają oczywiście faktury B2C, nie podlegają faktury proformy, duplikaty tutaj tak napisałem, natomiast w momencie, kiedy wejdzie w życie KSeF, duplikaty de facto w ogóle znikają. Nie będzie Państwa kontrahent polski mógł Państwa poprosić o wystawienie duplikatu faktury, ponieważ on będzie miał dostęp do tych faktur w KSeF-ie. I z KSeF-u te faktury będzie mógł sobie zawsze ściągnąć, zawsze oczywiście przez 10 lat od końca roku, w którym ta faktura została wystawiona. Nie idą do KSeF-u dokumenty rozliczające VAT w sprzedaży bezrachunkowej, w wydaniach na cele marketingowe. My je nazywamy jeszcze cały czas popularnie fakturami wewnętrznymi w Polsce, ale to nie są faktury, to są dokumenty księgowe, gdzie zarówno sprzedawcą, jak i nabywcą jesteśmy my. W związku z powyższym takie faktury do KSeF-u wysyłane być nie muszą. Jest specjalne zwolnienie dla biletów autostradowych, lotniczych, kolejowych, promowych. No i pojawił się jeszcze taki temat takiego dokumentu nota VAT-owska. To jest dokument, który dokumentuje przyznanie rabatu pośredniego. Czyli jeżeli my udzielamy, my sprzedajemy komuś, ktoś sprzedaje komuś innemu, a potem my udzielamy temu ostatniemu rabatu, no to nie mamy jak wystawić faktury oczywiście, no bo nie ma tam transakcji, nie możemy wystawić faktury korygującej, bo nie ma faktury pierwotnej, no i są interpretacje, wyroki, że wystawiamy te noty VAT-owskie. Pytanie, czy one do KSeF-u muszą iść, czy nie. Z jednej strony są fakturami, z jednej strony nie są fakturami, z drugiej strony zawierają wiele danych, które na fakturze się powinny pojawić. Natomiast tutaj jeszcze jedna ważna informacja, że znikają noty korygujące z kolei. To znaczy cały artykuł 106k będzie wykreślony i zmiana danych nabywcy na fakturze w KSeF-ie będzie wymagała wystawienia faktury korygującej. Nie będzie się już tego dłużej zrobić notą korygującą. I poprosiłbym jeszcze jeden slajd. Tutaj kilka takich najważniejszych informacji. Faktury oczywiście będą miały, proszę Państwa, format XML. Z XML-ami Państwo się jakoś pewnie gdzieś już spotkali w kontekście na przykład JPK samego. Natomiast ten format jest ściśle ustrukturyzowany, zgodny ze schemą JPK, boże nie JPK FA, tylko EFA. Teraz już dwa, która niedługo będzie też opublikowana. Bardzo ważny klocek, fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF. I to jest druga taka bardzo ważna informacja, którą Państwu chciałem przekazać, że nie jest fakturą to, co wygenerują Państwo w systemie. Nie jest fakturą to, co gdzieś Państwo sobie zaakceptują, wydrukują, cokolwiek z tym zrobią. Fakturą jest dokument w KSeF-ie w momencie, kiedy on do tego dokument XML-owy zgodny ze schemą, który zostanie wysłany do KSeF-u i w tym momencie mamy datę wystawienia. Wręcz używamy czasem takiej metafory, że od momentu wejścia w życie w KSeF systemy księgowe, billingowe nie służą do wystawiania faktur, tylko do wystawiania zlecenia wystawienia faktury. I że ten XML, który wysyłamy do KSeF-u, jest zleceniem wystawienia faktury, bo prawdziwa faktura jest wystawiona już w KSeF-ie. I to ma dużo znaczeń biznesowych i konsekwencji biznesowych, podatkowych. Musimy mieć tego świadomość, że właśnie przesuwa nam się troszeczkę ta data wystawienia. Ona jest zależna od KSeF-u. W 99% przypadków, może nawet więcej, te daty powinny być zbieżne, no bo systemy będą działały tak, że tutaj generujemy to, nazwijmy to zlecenie wystawienia faktury i wysyłamy je do KSeF-u tego samego dnia, ale jeżeli z jakiegoś powodu ta wysyłka następuje innego dnia, to musimy pamiętać, że wystawienie to jest dopiero wysyłka do KSeF-u. Natomiast jednocześnie w momencie, kiedy KSeF tą fakturę przetworzy i nadaje jej numer KSeF, ta faktura będzie odebrana przez kontrahenta. Czyli nie musimy mieć już potwierdzenia, akceptacji odebrania tej faktury przez kontrahenta. Ta faktura nie będzie podróżowała gdzieś tam listem, będzie mieli awizo. W momencie, kiedy dowiemy się, że został nadany numer KSeF, faktura jest odebrana przez kontrahenta. Zarówno faktura pierwotna, jak i faktura korygująca. Czyli znikają nam też konieczność uzyskiwania tych uzgodnień, potwierdzeń w zakresie faktur korygujących, ponieważ faktura jest odebrana w dniu nadania jej numeru KSeF. Co dotyczy też oczywiście naszej strony zakupowej, bo my też będziemy odbiorcami faktur z KSeF-u, w związku z powyższym też musimy pamiętać, że niezależnie od jakiejkolwiek naszej akcji, niezależnie od tego, czy my się do KSeF-u zalogujemy, czy sprawdzimy, czy coś tam jest, czy tą fakturę faktycznie pobierzemy, ta faktura będzie odebrana w
momencie nadania jej numeru KSeF. Mamy tryb awaryjny. Ten tryb awaryjny, jeżeli nastąpi, to będzie możliwość wystawienia faktury również, jeżeli KSeF nie będzie działał, jeżeli po naszej stronie nie będzie internetu, musimy wtedy te faktury dosłać do KSeF-u w określonym terminie. Natomiast ich wystawienie wcześniejsze jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli będą zgodne ze schemą, będą właściwymi XML-ami. Czyli możemy je wygenerować tym właściwym XML-u, możemy je zwizualizować, jest specjalna procedura nawet na potwierdzenie ich autentyczności. Natomiast mamy potem obowiązek dosłania dokładnie tych samych dokumentów do KSeF-u po usunięciu awarii. Będzie walidacja. System będzie walidował fakturę względem poprawności ze schemą XSD. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to jest walidacja tylko i wyłącznie taka merytoryczna, czy tak zwany syntaks jest zgodny. Czyli nie będzie KSeF walidował, czy to jest czynny podatnik VAT, nie będzie walidował, czy faktura jest merytorycznie prawidłowa, nie można sobie na polach fakultatywnych ustawić jakichś własnych customowych walidacji, czy jest numer PO, czy numer zamówienia został gdzieś tam właściwie wpisany. Nie będzie też walidacji rachunku bankowego na białej liście. Tak, faktura może być wystawiona, jeżeli jest zgodna z syntaksem, ze schemą XSD, a po stronie nabywcy jest przeprowadzenie walidacji i sprzedawcy też różnych danych podatkowych i biznesowych. Te faktury, jak już wspomniałem, będą przez 10 lat przechowywane w KSeF-ie. Można je sobie stamtąd ściągnąć, można je sobie stamtąd później pobrać, można KSeF traktować jako archiwum dla swoich faktur zakupowych. Pytanie, czy to jest też na pewno zawsze dobre rozwiązanie. Tu jest ważny kawałek, dokonując płatności dotyczącej faktur strukturyzowanych, jesteśmy zobligowani do wskazywania numeru KSeF faktury, za którą płacimy. Czyli jeżeli płacimy za fakturę, powinniśmy na zleceniu przelewu bankowego wpisać numer KSeF tej faktury. Jeżeli płacimy jednym przelewem za więcej niż jedną fakturę, no to możemy wygenerować sobie w KSeF-ie tak zwany identyfikator zbiorczy i ten identyfikator zbiorczy wpisujemy wtedy na rachunku bankowym. Nabywca może zadać pytanie też do KSeF-u o to, żeby mu ten identyfikator zbiorczy rozkodował na numery KSeF konkretne. I to samo będziemy mieli po naszej stronie, to znaczy jeżeli ktoś nam będzie płacił, również powinien podawać numery KSeF w tych płatnościach, więc również nasze automatyczne mechanizmy przetwarzania, powiązywania płatności z fakturami powinny być dostosowane do tego, żeby tą informację pozyskać, zarówno w postaci zwykłego numeru KSeF, jak i w postaci identyfikatora zbiorczego. I ostatnia ważna informacja tutaj, KSeF nie będzie przyjmował załączników do faktur, ani po stronie sprzedażowej, ani po stronie zakupowej. Te załączniki muszą podróżować osobnym kanałem, niezależnie od KSeF-u. I zostało mi już chyba 2 albo 3 minuty, jeżeli się nie mylę, a jeszcze kilka slajdów, natomiast chciałbym tylko Państwu pokazać numer KSeF jeszcze i zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj NIP sprzedawcy, to jest jedna ważna rzecz, ale mamy tutaj datę wystawienia. To jest akurat moim zdaniem bardzo dobry pomysł, że w numerze KSeF bezpośrednio, który musimy przechowywać w naszym systemie, bo numer KSeF będzie nam potrzebny po to, żeby wystawić fakturę korygującą, będzie nam potrzebny dla potrzeb tego jej płatności, o której mówiliśmy przed chwilą i będzie nam potrzebny na wypadek jakiejś relacji z organem administracji, czy to podatkowej, czy to UOKiK-iem na przykład, gdzie też organy administracji mogą się posługiwać numerami KSeF. W związku z powyższym ten numer musimy przechowywać, ale jednocześnie mamy w nim tą datę wystawienia. Więc nawet jeżeli gdzieś po drodze nie jesteśmy w stanie tak idealnie pobrać sobie tej daty wystawienia na bieżąco, no to mamy ją w numerze KSeF, zawsze możemy stamtąd skorzystać. Dobrze. Tak, to myślę możemy na razie minąć. Proces sprzedaży, tak, wróćmy na sekundkę do tego procesu sprzedaży, tylko Szymon, proszę. Nie chciałbym zająć czasu, ale minutkę pewnie jeszcze mogę. Tutaj chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że ten proces się składa z kilku elementów i na każdym mogą się pojawić pewne wyzwania. I to jest taka moja myśl, którą Państwu też na koniec chciałem przekazać, że proszę zobaczyć, jak przygotowujemy merytorycznie fakturę, to mamy wyzwanie związane z wieloma systemami. Może mamy
dane z jednego systemu, z drugiego, a może coś z master daty. Musimy to sobie jakoś połączyć łącznie i musimy zdecydować, które pola nieobligatoryjne chcemy wypełnić. Czyli schema ma tam trochę ponad 300 pól. Duża część tych pól jest fakultatywnych, bo tutaj Ministerstwo Finansów też miało takie podejście, które też jest sensowne, że budujemy szeroką schemę, że pozwalamy włożyć jak najwięcej informacji, ale nie wszystkie są obowiązkowe, pozwalamy się wymieniać tymi informacjami w ustrukturyzowany sposób. Trzeba przejrzeć tą schemę i się zastanowić, które z tych fakultatywnych pól musimy pokazywać, chcemy pokazywać. A może ze względu na jakiegoś konkretnego kontrahenta, chcemy dla jednych kontrahentów pokazywać jedne, dla innych inne. To jest duże ćwiczenie biznesowe, które trzeba zrobić, zanim jeszcze się zacznie KSeF tak naprawdę uruchamiać. Potem musimy mieć możliwość wygenerowania tego XML-a, musimy sprawdzić poprawność techniczną. Jeżeli wyślemy fakturę do KSeF-u, która jest niepoprawna technicznie, niezgodna ze schemą, ona zostanie odrzucona. Może być też problem związany z tym, że wyślemy całą paczkę. Jeżeli w paczce będzie błędna faktura, to cała paczka zostanie odrzucona. Dlatego trzeba mieć tą walidację techniczną też przemyślaną, a może wręcz trzeba zrobić większą, szerszą walidację niż ta, która jest wymagana przez KSeF. Mamy cztery metody autoryzacji, to jest, trzeba się też zastanowić nad procedurami, kto będzie uprawniony do wystawiania faktur w KSeF-ie, kto będzie uprawniony do ich odbierania, jak będziemy wysyłać faktury masowo, jak będziemy reagować na to, jak KSeF działa akurat w danym momencie chwilę wolniej i jak będziemy zarządzać tym numerem referencyjnym. I to samo mamy po stronie zakupów. Po stronie zakupów proszę pamiętać, że teraz dostają Państwo maile różnymi kanałami. One wpływają na skrzynki mailowe, czasem papierem, czasem na skrzynkę mailową konkretnego pracownika. W momencie, kiedy pojawi się KSeF, wszystkie faktury zakupowe dostaniemy jednym kanałem. No i teraz trzeba będzie mieć możliwość zidentyfikowania, które faktury są które. Które powinny iść do workflowu Travel and Expense, które powinny iść do workflowu towarowego, które dotyczą kosztów ogólnych i powinny iść do kosztów ogólnych, które mają numer zamówienia i powinny iść do jakiegoś systemu obiegu dokumentów zakupowych z numerem PO i tak dalej, i tak dalej. To jest kolejne duże ćwiczenie, gdzie trzeba sobie przemyśleć swoje procesy i zidentyfikować, jak będziemy chcieli biznesowo, procesowo, a nie tylko technicznie zaadresować ten temat KSeF-u. Już nie będę przedłużał, oddam głos kolejnemu, pewnie jeszcze ciekawszemu prezenterowi niż ja. Natomiast chciałem właśnie zostawić Państwa z taką myślą, że KSeF jest dobrym rozwiązaniem. W sensie może Państwu pomóc w kilku procesach, może kilka procesów utrudnić, ale nie jest tak, że wywraca to gdzieś tam całkowicie do góry nogami. Jeżeli się mądrze do tego usiądzie i zacznie się tą pracę wcześniej, logicznie, systematycznie, od rozpisania procesów, od rozpisania danych, można się dobrze przygotować i można skorzystać z pewnych zalet, które KSeF tutaj dostarcza. Dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Andrzeju za takie merytoryczne wprowadzenie do tematu. Ja pozwolę sobie Państwu przybliżyć być może takie dwa aspekty. Jeden, po co w ogóle ten KSeF, a drugi, o którym już tutaj Pan Andrzej wcześniej wspomniał, o takich faktycznych zaletach tego krajowego systemu e-faktur. Jeśli chodzi o takie podstawowe elementy, dlaczego ten krajowy system e-faktur jest wprowadzany? No, w pierwszej kolejności nasuwa się pewnie na myśl przeciwdziałanie oszustwom, czyli dalsze, można by powiedzieć, uszczelnianie systemu podatkowego i jak najbardziej. Krajowy system e-faktur wraz z już wprowadzanymi rozwiązaniami, takimi jak JPK VAT, NPP czy też STIR, będzie tak jakby pełnym narzędziem, który pozwoli w różnych miejscach, w różnym momencie pewne nieprawidłowości w rozliczaniu tego podatku wykrywać. Na pewno też szybkość dostępu do danych jest bardzo istotnym elementem. I można by też powiedzieć, że to nie tylko dla administracji szybkość dostępu do danych jest bardzo istotna. Wydaje mi się, że nawet z punktu widzenia przedsiębiorców też informacja o tym, że taka faktura została przez klienta odebrana, jest bardzo istotna, chociażby z punktu widzenia terminów płatności czy też innych zależności.
Ale wydaje mi się, że bardziej należałoby się jednak skupić na digitalizacji. Digitalizacji sektora publicznego, bo też proszę zwrócić uwagę, Krajowy System E-Faktur jest kolejnym rozwiązaniem, które oferuje administracja. Już wprowadziliśmy między innymi Twój e-PIT, który jest bardzo dużą usługą. Został wprowadzony e-Urząd Skarbowy, który również bardzo przybliżył, można by powiedzieć, usprawnił kontakty pomiędzy podatnikami a administracją. Więc Krajowy System E-Faktur jest kolejnym elementem cyfryzacji usług administracji publicznej, ale też digitalizacji, można by powiedzieć, innych obszarów w Polsce. Mówimy tutaj chociażby w tym przypadku o obrocie gospodarczym. Warto też zwrócić uwagę, że my tutaj KSeF-em tak jakby no, nie wymyślamy go za bardzo, ponieważ proszę zwrócić uwagę, tak jak już na samym początku tutaj pan Szymon wspomniał o krajach Ameryki Łacińskiej, tak, oni byli prekursorami właśnie elektronicznego fakturowania. I tutaj ten trend już jest, można by powiedzieć, szeroko widoczny, bo nie tylko Polska chce wprowadzić faktury ustrukturyzowane. Francja dostała decyzję derogacyjną. Włosi byli pierwszym krajem w Unii Europejskiej wprowadzającym takie rozwiązanie. Kolej Niemcy też się przygotowują, już nie wspominając już o tak jakby całej Unii Europejskiej i wymianie elektronicznej w sposób ustrukturyzowany faktur w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Więc to jest ogólnoświatowy trend, który prędzej czy później zawita wszędzie. Więc tutaj też bardzo istotny jest właśnie też ten aspekt, że po prostu to się sprawdziło w innych krajach, więc inne kraje też chcą pójść tym śladem, aby pewne procesy się tutaj usprawniły. Jeżeli mówimy też o digitalizacji, to proszę zwrócić uwagę, że digitalizacja to też bardzo istotny element, który pozwoli na odciążenie podatników z różnych innych obowiązków sprawozdawczych. W szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, ale duże jak najbardziej. Już nie będzie konieczności dostarczania na żądanie organów podatkowych określonych struktur. Tutaj w tym przypadku oczywiście mówimy o strukturze JPKFA, ponieważ te wszystkie faktury będą w zasięgu administracji. Administracja będzie je po prostu odpowiednio wykorzystywała i tym samym no, już nie będzie, można by powiedzieć, takich kontaktów, że trzeba będzie coś dostarczyć, ponieważ to wszystko już będzie w rękach administracji. I to też będzie kolejny, można by powiedzieć, element, który pozwoli na dalsze upraszczanie pewnych elementów i ponowne ich wykorzystanie przez administrację w celu by chociaż zaoferowania jakichś dodatkowych usług, które byłyby właśnie dedykowane określonym podmiotom, tak aby właśnie pomóc im w rozliczaniu tych podatków, w prawidłowym wykonywaniu tych obowiązków, wykorzystując dane, które już faktycznie są w posiadaniu administracji. Jeśli chodzi o KSeF, to też nie tylko digitalizacja, przeciwdziałanie oszustwom, ale też można by powiedzieć wyrównanie konkurencji. Wszyscy będą mieli takie same zasady. Wszyscy będą działać na takiej samej strukturze z uwagi na to, że wprowadzając fakturowanie ustrukturyzowane, wprowadzamy standaryzację faktury. Każda faktura co do zasady będzie wyglądała tak samo. Jeśli chodzi o plik XML, to na pewno będzie wyglądała tak samo. Jeśli chodzi o wizualizację, no to już jest tutaj element pochodny, jeśli chodzi o ten plik XML. Niemniej jednak wszystkie faktury będą dla systemów wyglądały tak samo. Więc tutaj też jest kolejny krok naprzód i też można by powiedzieć spełnianie oczekiwań rynku, bo też dużo tutaj uwag, które były kierowane do administracji, do Ministerstwa Finansów, chociażby za pośrednictwem głosu podatnika, właśnie skłaniało się ku temu, aby wprowadzić jednolity wzór faktury. Więc tutaj na pewno też będzie to bardzo pozytywne i też pozwoli, można by powiedzieć, w pewien sposób wyeliminować pewne patologie związane z generowaniem kosztów, które teraz co do zasady wszystko będzie w
widoczne w KSeF-ie, ponieważ jeżeli będziemy chcieli fakturę wystawić, będziemy musieli to zrobić w krajowym systemie faktur. Więc to są takie, można by powiedzieć, kluczowe elementy, które skłaniają się na to, dlaczego ten KSeF. No, nie ukrywając, głównym też elementem jest digitalizacja, jak również przeciwdziałanie oszustwom podatkowym. KSeF też myślę, że przyniesie pewne korzyści, o których warto powiedzieć. Takie główne korzyści, jeżeli moglibyśmy zobaczyć następny slajd. Takie podstawowe korzyści, które same się, można by powiedzieć, nasuwają i o których warto wspomnieć, to na pewno możliwość archiwizowania faktur w krajowym systemie faktur. Tutaj już administracja bierze na siebie ciężar przechowywania tych wszystkich dokumentów w krajowym systemie faktur przez okres 10 lat. Przy czym warto tutaj zaznaczyć, że też nie zmieniamy żadnych terminów związanych z przedawnieniem zobowiązania podatkowego. Ono się przedawnia co do zasady po 5 latach i czas od końca roku i tutaj nic się nie zmienia. Tutaj jest dodatkowa, można by powiedzieć, taka nieodpłatna usługa w przechowywaniu przez dodatkowe 5 lat tych faktur dla podatników, którzy potrzebują czasami nawet i przechowywać je w dłuższych okresach. I myślę, że bardzo dużym usprawnieniem procesów, głównie też i księgowych, na pewno będzie ich automatyzacja, ponieważ plik XML jest plikiem bardzo łatwo przetwarzalnym przez różne, można by powiedzieć, automaty. Odejdzie na pewno tutaj już jakieś skanowanie czy też przepisywanie. Ten czas, który był właśnie poświęcony przez pracowników na takie czynności, można by powiedzieć, trochę manualne, będzie można wykorzystać w innych obszarach prowadzenia działalności gospodarczej. Redukcja pomyłek to też, myślę, bardzo istotny element, który tutaj wpłynie, ponieważ no, jak faktura do nas trafia w formie papierowej, no to albo robimy to manualnie, bądź też wykorzystujemy różne programy OCR-owe, które pozwalają na sczytanie zawartości takiego dokumentu. Niemniej jednak one również mogą potencjalnie powodować jakieś błędy. Więc tutaj XML automatycznie pozwoli na wypełnienie, tak to można obrazowo powiedzieć, określonych elementów, które wcześniej musiały być wypełniane czy to ręcznie, czy też za pomocą właśnie chociażby jakiegoś OCR-owania. Myślę, że też bardzo istotnym elementem jest szybkość. Zarówno, tak jak już wspomniałem, zarówno dla administracji szybki dostęp do informacji o zdarzeniu gospodarczym jest bardzo istotny, ale też z punktu widzenia przedsiębiorców informacja o tym, że faktura została przykładowo przez nabywcę odebrana, gdzie na przykład mamy wyliczony termin płatności o tym, jest też bardzo, bardzo istotna. Więc tutaj te faktury wystawione w KSeF-ie, one będą udostępnione odbiorcy praktycznie w czasie rzeczywistym. Więc to na pewno usprawni też realizację płatności dla dostawcy pewnych towarów lub też usług. Także tutaj pokrótce chciałem przedstawić Państwu, dlaczego też ten KSeF jest wprowadzony i co on nam da. Myślę, że te korzyści, które tutaj przedstawiłem, to nie są jedyne korzyści, które płyną z KSeF-u. Myślę, że po jakimś czasie może się ich pojawić znaczna większa ilość właśnie. To są tylko takie podstawowe, które tutaj przychodzą, od razu nasuwają się na myśl, co też ten KSeF może nam zrobić. Ale to myślę, że z czasem na pewno wszyscy odczują, że taka automatyzacja na pewno usprawni kontakty z administracją, to jest raz, ale również obrót gospodarczy. Także z mojej strony myślę, że postarałem się w skrócie wyjaśnić ideę wprowadzenia tego krajowego systemu e-faktur, jak również główne korzyści.
Myślę, że w naszej części dotyczącej pytań i odpowiedzi wyjaśnimy chyba sobie, Panie Andrzeju, wiele wątpliwości, które pojawia się i które też do nas zostały skierowane. Także myślę, że za chwilę się spotkamy w tej części. Dokładnie. Ja sobie pozwoliłem się jeszcze włączyć na sekundkę, przed Szymonem chciałem powiedzieć Państwu jedną dodatkową zaletę taką, którą ja obserwuję ze swojej praktyki związaną z KSeF-em, a mianowicie, ponieważ tak jak sobie powiedzieliśmy, KSeF, e-fakturowanie jest wdrażane w tym momencie w wielu krajach na świecie równolegle, to nasze grupy, nasze matki gdzieś tam za granicą, które są często posesorami naszych rozwiązań też technicznych i procesowych, są świadome tego, że coś się dzieje i że są powody, dla których musimy zmieniać różne rzeczy u nas też lokalnie. I ten KSeF jest bardzo dobrym argumentem, bardzo dobrym takim kluczem do otwarcia pewnych dyskusji globalnych o tym, jak zmieniać nasze procesy, tak żeby były dla nas też wygodniejsze i żeby były też dla nas bezpieczniejsze. Także proszę też pamiętać o tym, że KSeF jest też otwieraczem, takim przysuwaczem nas do tego korporacyjnego stołu i możemy coś zmienić. Nie próbujmy na siłę tylko odzwierciedlać w KSeF-ie tego, co mamy teraz. Miejmy świadomość, że to jest też moment na pewne poprawki i właśnie porządki. Oddaję Ci głos, Szymon. Dobrze, dziękuję bardzo. Krótko na temat naszego rozwiązania i przejdziemy bardziej do takiej części ogólnej. Dzisiaj nie chciałbym aż tak może dużo skupić się na naszym rozwiązaniu, do tego służyło dużo wcześniejszych webinarów. I pokrótce, jaką mam dla Państwa propozycję. E-faktury, czyli nasze rozwiązanie KSeF, jest jednym, tak jak Ola wspomniała, jednym z rozwiązań, które tutaj przygotowaliśmy w ramach programu produktów finansowych. Ono bazuje w dużej części na naszych doświadczeniach, które wyciągnęliśmy z jednolitego pliku kontrolnego, więc ekstrakcja dużych wolumenów danych nie stanowi dla nas żadnego tutaj problemu. Jesteśmy w stanie pliki XML przygotowywać, walidować też przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne, w sposób efektywny. I co ważne, wprowadziliśmy usprawnienia, staraliśmy się wyprowadzić wszystkie mankamenty, wszystkie może niedoskonałości tych produktów, które wcześniej mieliśmy, to jednolity kontrolny na przykład, gdzie już nie mamy tak dużej ilości zmian programistycznych, które są należy wykonać przy każdym wdrożeniu. Większość jest możliwa z poziomu konfiguracji, także użytkownik końcowy już w JPK V7 już ma takie możliwości, a w rozwiązaniu dla e-faktur poszliśmy jeszcze dalej. Będę na to zwracał jeszcze uwagę, jak będziemy mówili ogólnie, na co zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy. Z kolei architektura, którą zaraz zobaczymy w komunikacji z Ministerstwem Finansów, z Krajową Administracją Skarbową, została zaczerpnięta z naszego najlepszych doświadczeń, więc wybraliśmy architekturę chmurową, więc software as a service, którą już Państwu wcześniej proponowaliśmy w rozwiązaniu do weryfikacji na białej liście. Tam mamy weryfikację online, tak, przelewy weryfikujemy cały czas i z tej usługi jesteśmy zadowoleni, jesteśmy w stanie świadczyć najlepszą jakość usług, jeżeli to jest faktycznie usługa, która jest u nas założona. Dzięki temu szybkość, sprawność reagowania na jakiekolwiek błędy stoi na dużo wyższym poziomie niż rozwiązania, które wcześniej realizowaliśmy w architekturze on-premise. O tym też może w szczegółach będę dalej. Jak to zostało zbudowane, jak Państwo widzą, to jest taka nasza ogólna architektura, czyli z jednej strony jest Państwa infrastruktura IT, czyli mamy system SAP albo systemy też nie SAP-owe, bo my jesteśmy dostawcą kompleksowym, czyli jesteśmy w stanie zintegrować z krajowym systemem faktur nie tylko systemy SAP, gdzie to jest większość naszych faktycznie projektów, które prowadzimy, ale też systemy non-SAP. To myślę, że nas wyróżnia na rynku, że jesteśmy w stanie przeprowadzić takie projekty. Ale skupiając się bo Państwo większość, zdecydowana większość tu przyszła a propos SAP-a, to faktycznie na SAP-ie mamy rozwiązanie, które nazywamy KSeF Extractor, które zaraz zobaczymy. To jest główny silnik tego narzędzia, ono pobiera z różnych miejsc w systemie, z modułu sprzedaży dystrybucji finansowego, też innych miejsc w systemie, które możemy dowolnie dosyć zdefiniować. Faktury tworzy fakturę strukturyzowaną i następnie w monitorze, to jest tam, gdzie codzienna praca się będzie odbywała i to też zaraz zobaczymy na nagraniu, będziemy mieli statusy, przetwarzanie, widok, zmiany, edycje i też możliwość reagowania na jakiekolwiek błędy.
I to jest po stronie państwa infrastruktury system SAP, ale po środku pomiędzy systemem SAP a lub też innymi systemami, jak krajowym systemem faktur, proponujemy naszą usługę jako KSeF Hub. I to rozwiązanie tak naprawdę służy temu, żeby otworzyć tunel pomiędzy państwem, systemami, jak krajowym systemem faktur. Autoryzujemy się domyślnie tokenem, możliwość jest dowolnej autentyfikacji tutaj użycia, tak, bo podpisy również często mogą być potrzebne dla tych większych faktur powyżej 1 MB, czy na chwilę obecnie jeszcze to dla paczek faktur, także podpis również wspieramy. I ta infrastruktura, poza tym, że pozwala nam utworzyć tunel, to również zarządzamy limitami. Mamy tutaj nasze najlepsze doświadczenia, zostały zaimplementowane, także zbyt często nie pytamy o statusy faktury, nie otwieramy sobie dużo sesji, tylko dlatego, żeby nie otrzymać blokady naszego numeru NIP i żeby faktury faktycznie płynnie z państwa systemu do Krajowej Administracji Skarbowej mogły płynąć, tak, oraz tym samym do państwa klientów, tak, bo tak dziś usłyszeliśmy od razu, jak się pojawia na platformie KSeF, to również jest widziane po drugiej stronie u państwa klienta i na tym nam by zależało. W tej architekturze to, co jest bardzo ważne również, to jesteśmy bardzo szybko w stanie reagować na jakiekolwiek zmiany, na jakiekolwiek zmiany niedostępności, czy też potrzeby aktualizacji, bo ten komponent jest u nas, tak, komponent jest u nas, więc nie ma tej potrzeby zgłaszania państwu, że zrobiliśmy nową wersję, powiedzmy, po 15 minutach coś wykryliśmy, że coś jest nieprawidłowo, nowa wersja po 15 minutach, państwo musieliby u siebie złożyć jakiś ticket wewnętrzny albo jakieś zgłoszenie do działu IT i potem jest to oczywiście procesowane, krytyczne, oczywiście błędy są procesowane w ciągu pewnie kilku godzin, w zależności od możliwości danego zespołu IT, a u nas to jest inaczej, u nas od razu tak po 15 minutach przywracamy usługę i dalej możemy działać, bo aktualizujemy tą strzałkę po prawej stronie, ta po lewej zostaje niezmieniona, tak? Co dalej, jako opcjonalny, to Państwo czasami mają taki wymóg w architekturze, oczywiście możemy się integrować za pośrednictwem szyny danych, przez SAP APO lub też tutaj inne rozwiązania tego typu, Bistok czy jeszcze jakieś inne, jest to jako opcja. Nie musimy oczywiście tego używać, bo komunikacja naszym zdaniem to jest jako opcja, jeżeli Państwo tego wymagają, ale tego nie trzeba tego korzystać. Co warto tutaj zaznaczyć, komunikacja zawsze jest jednostronna, czyli systemy SAP czy też systemy non-SAP są inicjatorem do wykonywania akcji. To nie jest tak, że nasz hub będzie w jakiś sposób starał się do Państwa systemów tutaj przekazać pewne informacje. Zawsze jest jedna strona komunikacja od systemu wyjściowego do huba i tego staramy się nie zmieniać i nigdzie inaczej raczej nie proponować. Także jako opcję mamy tutaj ten komponent. I to, co jest ważne, jako faktycznie kompleksowy dostawca, jesteśmy w stanie zrealizować te projekty, gdzie mamy też te systemy nie SAP-owe i mamy szereg dodatkowych jakby komponentów, które możemy Państwu zaoferować. Jeżeli systemy są nowoczesne albo jesteśmy w stanie dostosować te systemy do e-faktury, no to faktycznie od razu możemy tutaj się komunikować z naszym API i możemy wykorzystać z tego samego dobrodziejstwa, które tutaj wykorzystaliśmy przy okazji korzystania z połączenia systemu SAP, a jeżeli nie są te systemy w stanie się dostosować właśnie do naszego API czy też do samej faktury strukturyzowanej, to mówimy o takim dodatkowym komponencie integratora i wówczas dane, które wychodzą z tego systemu, zostaną skonwertowane i przetworzone na wymogi faktury strukturyzowanej. To jest pewnie taka domyślna opcja, którą byśmy rekomendowali, ale czasami Państwo już te dane przesyłają z systemów non-SAP do systemów SAP w postaci na przykład dokumentów księgowych i może niewiele trzeba, żeby te dokumenty wzbogacić o informacje, które są potrzebne na e-fakturze, więc również integrację z systemów non-SAP przez SAP również takie rzeczy realizujemy. Warto wspomnieć, jeżeli mówimy o fakturach zakupowych, to mamy dodatkowe możliwości, żeby stworzyć taki workflow od razu zintegrowany z krajowym systemem faktur. Nazywamy to narzędzie Alpha 1 ECM i faktycznie workflow jesteśmy w stanie tam zbudować, akceptację faktur lub też inne korespondencje mogłyby tam się odbywać. To jeszcze monitor, gdyby Państwo faktycznie mieli systemy SAP, non-SAP i tak dalej, to w jednym miejscu możemy mieć
podgląd na nasze wszystkie statusy, na nasze wszystkie faktury w jednym miejscu. Zanim przejdę dalej, krótkie 6-minutowe demo. Ja pozwoliłem sobie dzisiaj rano je nagrać, zważywszy na to, ile, że dzisiaj nas tutaj czas nagli. Dobrze. I teraz tak, ja pozwolę sobie zastopować. Dobrze. Dobrze, to jest nagranie, jak Państwo widzą, z dzisiaj, więc jest bardzo świeże, żeby też Państwu potwierdzić, że to wszystko cały czas. Dobrze, test, czy mnie słychać? Bo to mnie czasami przerywa. Dobrze, teraz mnie słychać. I jak Państwo znają nasze inne produkty, to Państwo na pewno wiedzą, że nasze rozwiązania tworzymy w naszej przestrzeni nazw, czyli sam import rozwiązania, czyli plików transportowych, domyślnie dla Państwa będzie, nie będzie zmieniał żadnych procesów, nie będzie tworzył nowych dokumentów księgowych i tak samo było z wszystkimi wcześniejszymi rozwiązaniami, które Państwu proponowaliśmy. Także nic nowego jakby nie powstanie, tak sama instalacja. Wszystkie zmiany dokonujemy w naszym rozwiązaniu. Teraz mamy jedną transakcję, która pozwala nam przejść dalej. Oczywiście możemy użyć skrótów i od razu przejść na przykład do samego kokpitu, ale tutaj mamy ustawienia konfiguracyjne, które Państwu szczerze pokazuję na spotkaniach indywidualnych, nieco więcej również na poprzednich webinarach. Państwo również po szkoleniu z naszego narzędzia będą wiedzieli, w jaki sposób, w łatwy sposób dokonfigurować, zmienić pewne procesy i będą Państwo mogli sami zmieniać takie ustawienia konfiguracyjne. Ostatnio skupiamy się bardzo dużo na programach pomocniczych, które nam mają pomóc w realizacji projektów, czyli na przykład masowa weryfikacja tych dokumentów, automatyczne testy regresji, czy też jakieś dodatkowe programy z weryfikacji master daty, tak? Przechodząc do samego kokpitu, czyli tam, gdzie użytkownicy końcowi codziennie będą pewnie spędzali trochę większą ilość czasu, nie będziemy tego rozwiązania konfigurować codziennie oczywiście. Wszystkie jednostki gospodarcze mam połączone, więc jestem z tego zadowolony. Kierunek oczywiście wychodzący jako faktury sprzedażowe, przychodzące będą zaraz również jako faktury zakupowe. Wybierzemy 1000 ostatnich dni, żeby Państwu pokazać, że większe wolumeny danych tutaj raczej nie stanowią dla nas żadnego problemu. Po lewej stronie statusy możemy to dowolnie konfigurować. Dla mnie takie najczęstsze to jest jednostka gospodarcza i status. Mamy różne statusy w błędzie, walidacja, oczekuje na odpowiedź, błąd w trakcie wysyłki, gotowe do wysyłki. Fakturę możemy wyświetlić w postaci ustrukturyzowanej pliku XML. Widzimy również dla niej statusy, dokładnie co, jak była przetwarzana. Faktura w KSeF i faktura w UP może mieć również UPO, tak? Czyli dopiero po zamknięciu sesji zostanie dla niej nadane po jakimś czasie UPO. Teraz będziemy chcieli wysłać taką fakturę. Faktury początkowo są dodawane jako nowe, tak? Czyli nie mamy, one w ten ekstraktor działa, to są wszystko zadania, które możemy zaharmonogramować w tle dowolnie i one są tutaj dodawane do tego kokpitu i na początku one nie są jakby od razu utworzone. To jest osobnym zadaniem, mamy możliwość wygenerowania takiego pliku, od razu go zwalidowaliśmy, czyli nie ma żadnych błędów, możemy go dalej procesować. Możemy również przejść do formularza i możemy dodać dodatkową informację, która będzie poza systemem, tak? Na przykład, gdybyśmy chcieli dodać jakiś, nie wiem, numer, przebieg, numer WIN, czy numer tablicy rejestracyjnych, cokolwiek, coś, czego nie ma w systemie SAP, takie informacje możemy dodać. Domyślnie nie aktualizujemy dokumentów SD czy ZFI, ale oczywiście, jeżeli Państwo będą bardzo chcieli, to możemy takie zmiany również w standardzie SAP-a również wykonywać. Jeżeli Państwo nie mają zaimplementowanego procesu zmieniającego na przykład dane na fakturze kontrahenta, to można tutaj z tego poziomu również takie zmiany wprowadzić. Taką już zmienioną fakturę przegenerowaną możemy do ministerstwa wysłać ponownie. Wszystkie te kroki, które tutaj robimy, to są oddzielne programy, możemy je zautomatyzować, powiedzieć, jak często mają być wykonywane. Faktura widzimy, że status walidacji jest poprawny, ona teraz został otwarty tunel, faktura teraz znajduje się na hubie, jest teraz przekazywana do Ministerstwa Finansów, do Krajowej Administracji Skarbowej i widzimy, że tutaj proces odbył się bardzo szybko, mamy datę wysyłki, 11 to wysyłałem, więc w tej samej praktycznie sekundzie został również nadany dla niej numer KSeF na tym systemie demonstracyjnym już Ministerstwa Finansów. To jakiś szerszy zbiór danych,
Na koniec poprawnej wysyłki możemy również wysłać maila do kontrahenta, drogi kliencie, to jest tutaj faktura o naszych numerach. Przykłady walidacji, mamy błędne numery NIU, zweryfikujemy, czy po numerach kontrolnych, czy te NIP-y są poprawne. Oczywiście możemy to zintegrować też z białą listą, żeby weryfikować to na białej liście. Co tutaj dalej, mamy jakieś dane adresowe, mamy numer domu, miejscowość, bo te dane nie zostały uzupełnione. Ale zaraz tutaj też pojawi się taki błąd, taki przykład, że faktura pierwotna jeszcze nie została wysłana do KSeF, bo w fakturze FA1 jest taki wymóg, żeby faktura pierwotna została wysłana do KSeF i dopiero później, jak możemy wysłać fakturę korekty, akurat w tym wypadku tutaj tego brakowało, więc najpierw należy byłoby wystawić fakturę pierwotną w KSeF, a później dopiero korektę. W FA2 to będzie zmiana, tak jak Andrzej wspomniał. Mam oczywiście wizualizację faktury, widzimy tutaj te dodatkowe opisy, które dodaliśmy, możemy to również wysłać mailem, jeżeli Państwo by była taka potrzeba. Wspominałem o UPO, tak? Wspominałem o UPO, może jeszcze tutaj, tu mamy pliki wzorcowe, to są dostępne na stronach Ministerstwa Finansów, pliki, tak, 21 przykładów wzorcowych, one tutaj są, żeby nam pomóc wiedzieć, jak takie pliki domyślnie mamy tworzyć. Tutaj mamy dokumenty referencyjne, to nam pomaga przy automatycznych testach regresji, jeżeli będziemy mieli ileś scenariuszy testowych poprawnie przygotowanych, to warto te scenariusze sobie już odłożyć, żeby one zawsze były automatycznie weryfikowane. Tutaj mamy UPO dla sesji. Widzimy, że w trakcie z tej sesji zostały wystawione dwie faktury i odebraliśmy urzędowe potwierdzenie odbioru po zamknięciu sesji. W ramach tej sesji były dwa dokumenty. Czasami możemy wymagać podpisu dla faktur powyżej 1 MB, obecnie również dla paczek. Takie podpisy będą wymagane. To chyba tyle, jeżeli chodzi o sprzedaż. Zobaczmy, co mamy tutaj w zakupach. Należy to interpretować jako taka skrzynka pocztowa na faktury. Ten system SAP będzie dla Państwa pobierał, tak często jak Państwo chcą, faktury z krajowego systemu faktur. Te faktury możemy domyślnie zapisywać, można wysłać ponownie na maila, prawdopodobnie Państwo dzisiaj też tak otrzymują faktury, a w ramach jakichś dodatkowych integracji moglibyśmy wspierać integrację z systemami, jakimiś systemami workflow, lub opcjonalnie również wprowadzać te dokumenty od razu do systemu SAP i starać się je księgować, tak? Ponownie widok XML, czy też widok tej faktury w takiej czytelnej formie jest dla Państwa dostępny. Przejdę z powrotem do prezentacji. I dobrze, wideo, screen drugi. Dobrze. Na co zwrócił uwagę przy wyborze dostawcy, tak tylko wspomniałem, nie chciałem skupiać się bardzo na naszych nowościach, to co dla Państwa przygotowaliśmy, tylko bardziej tak ogólnie, gdybym był na Państwa miejscu, to na co bym zwrócił uwagę? Na architekturę rozwiązania, dlatego też trochę tutaj kilka slajdów temu więcej poświęciłem. Przewaga rozwiązań software as a service od tych on-premisowych. Mówię to przede wszystkim z naszego doświadczenia, tak jak wspomniałem. Jest szybkość reakcji w stanie dostosować do zmiany, reagowanie na jakiekolwiek błędy, które Państwo mogli ewentualnie zgłaszać, skalowalność tych rozwiązań. Jest szereg zalet, które przemawiają nad tą architekturą. Oczywiście wtedy pojawia się kwestia bezpieczeństwa i zaufania. Tutaj wówczas należałoby się posłużyć i weryfikować, zadawać jakieś kwestionariusze bezpieczeństwa, sprawdzać certyfikaty ISO, również może audyty, jakie były przeprowadzone dla danego narzędzia, więc warto by było tutaj ten punkt czwarty z tym punktem pierwszym prawdopodobnie połączyć. Dodatkowo software as a service pozwala nam możliwości integracji bardzo szeroko rozbudować, czyli te systemy SAP-owe, nie SAP-owe i wszelkie inne integracje z innymi dodatkowymi workflow, które Państwo posiadają, proponować. I pytanie, czy te projekty są wówczas trudne, czy łatwe, wczoraj na jednym spotkaniu się pojawiło takie pytanie, czy nasz projekt będą Państwo rozważali jako trudny, czy jako łatwy. Jeżeli mówimy o te rozwiązania, gdzie mam samego SAP-a, to one są dla nas w tej kategorii prostszych, tak? Prostszych, bo to robimy cały czas, większość jest zdecydowana, większość projektów, a te, gdzie mamy dodatkowe integracje, to jest około tam 10-20%, tego akurat nie weryfikowałem, i te projekty są bardziej dostosowane do Państwa systemów,
Czyli to nie jest tak, że nie wiem, Państwo mają system workflow i druga spółka czyli z tym samym systemem workflow dokładnie w takiej samej konfiguracji, więc to jest zawsze troszeczkę więcej customowej pracy i to przez to jakby poziom trudności może delikatnie rośnie, ale dzięki tej doświadczeniu mam nadzieję, że jeszcze żadnego takiego projektu chyba nie zakwalifikowałem jako bardzo trudnym. Łatwość dostosowania i utrzymania rozwiązania. Czy użytkownik i zespół klienta będzie miał w stanie samodzielnie dokonać zmian? To według mnie jest bardzo istotne. Tak jak wspomniałem na początku, wyciągnęliśmy wnioski z rozwiązania dla jednego tylko pliku kontrolnego i teraz przez to, że mamy właśnie własny ekstraktor zbudowany, nie bazujemy na dokumentach wyjściowych, na przykład na IDOC-ach, nie potrzeba nam takich znajomości programistycznych i użytkownik po szkoleniach może sam, jeżeli oczywiście do tego uprawnimy, wprowadzać zmiany na e-fakturze, w jaki sposób ona będzie wyglądała, tak? Jeżeli mamy godzinę, nie wiem, 16:50 i chcielibyśmy wystawić fakturę i dodać na niej jakieś dodatkowe oznaczenie, albo nawet na setkach faktur, to wydaje mi się to kluczowe, żeby nie trzeba było zgłosić tej potrzeby nagle do zespołu IT, prawda? A takie rzeczy najczęściej się dzieją prawdopodobnie w godzinie 16:50, zaraz przed wyjściem działu IT. Prosiłbym zwrócić uwagę na doświadczenie, czy te zespoły, które Państwo realizują projekty, czy też te zespoły, które tworzą rozwiązanie, zdarzają się od Państwa takie pytanie, kto tworzy, czy to są nowe rozwiązania, czy jakie architektury zostały tutaj użyte. A proszę pytać dostawców, bo dzięki temu widzimy, czy dany dostawca jest przygotowany na później na otrzymanie tego tak naprawdę rozwiązania, czy przewidział, w jaki sposób należy konstruować to narzędzie i należy je później również utrzymywać, w jaki sposób jest zapewniony serwis, czy nie korzysta z podwykonawców, tak? No bo jeżeli dzisiaj korzysta z podwykonawców, to może w jaki sposób będzie w przyszłości w stanie był realizować utrzymanie takiego rozwiązania, tak? To też budzi pewne wątpliwości. Więc to są takie ciekawe zagadnienia i ten zespół dodatkowo, czy może się posiłkować ekspertami z poszczególnych modułów? Modułu finansowego, modułu sprzedaży i dystrybucji, modułu logistycznego MMM, czy też jakichś integracji dodatkowych, bo być może będą dużo projektów, to co widzimy, to są potrzeby modyfikacji, implementacji, które już były. I to nie są projekty, które realizujemy tylko w obrębie, tak jak powiedziałem, naszego produktu, ale pomagamy Państwu wprowadzić poprawny proces zaliczek, poprawny proces faktur korekt rabatowych, tak? To wszystko, co tutaj koledzy dzisiaj wcześniej wspomnieli, to powinno być poprawnie zaimplementowane w systemie SAP. Poprawa danych kontrahenta, czy jesteśmy w stanie wytworzyć taki dokument, czy będziemy go zawsze tworzyć ręcznie, tak? To są takie kwestie, że ci eksperci z innych modułów mogą nam się tutaj bardzo, bardzo przydać. Tak, tutaj jedna z osób zapytała, i czy dostawca przewidział w sposób aktualizacji utrzymania tego rozwiązania do pewnych zmian, tak? My wprowadziliśmy teraz jeszcze nowszą architekturę, miałem tutaj taki długi wywód przygotowany, ale już nie zdążę, bo przejdziemy zaraz do pytań. Wprowadziliśmy nową architekturę, która nam od strony komunikacji pozwala prawie zapomnieć o aktualizacjach, bo ona jest na tyle elastyczna, że jesteśmy wszystko nią w stanie przetworzyć. I jeżeli dochodzą nowe mechanizmy, nowe możliwości, to one wymagają tylko aktualizacji wgrania transportu po stronie SAP, a cała ta praca, która na początku była wykonana z podłączeniem się do naszej usługi, ona już nie będzie wymagała aktualizacji. Nasi klienci już otrzymali prezentację w maju, nie, tydzień temu w maju o tym nowym sposobie i jeżeli Państwo mieliby więcej pytań, to oczywiście tutaj na indywidualnej sesji będę odpowiadał. I czy dostawca ma też możliwości jakichś dodatkowych produktów komplementarnych, na przykład workflow faktur zakupowych, bo to jest dobry moment, żeby, jeżeli Państwo mieli kulejący, może nie mieli w ogóle, to może warto rozwrożyć tak jak automatyczny jakby proces obieg dokumentów w firmie, żeby wprowadzić. Jak realizujemy projekty, to myślę, że na pozostałych webinarach, także bym teraz przekazał, byśmy może przeszli do tej sesji Q&A. Dobrze, to tutaj się cofnę i ja zaprzestanę prezentować ekran, albo może przeszedłbym na pierwszy slajd. Chodźmy na pierwszy slajd. Dobrze. Jesteśmy gdzieś tutaj. Dobrze. I teraz sesja Q&A.
troszeczkę byśmy to zaproponowali tak, że nie mają Państwo na co dzień, więc może dwa pytania do pana Krzysztofa, dwa pytania do pana Andrzeja, jedno do mnie, więc prosiłbym pana Krzysztofa o wybranie pytań po kolei, jak tam były, i odpowiedzi. Jasne, już postaram się tutaj wybrać takie odpowiedzi. W zasadzie, jak czas pozwoli, uda się raczej na wszystkie odpowiedzieć. Dużo pytań było o projekt ustawy. Kiedy on się pojawi, co się z nim dzieje, jak on teraz wygląda? Szanowni Państwo, on wczoraj został przekazany do Sejmu. Zatem na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów taka informacja jest zamieszczona. Oraz na stronach sejmowych myślę, że spokojnie będzie można się już z tym projektem zaznajomić, ponieważ on właśnie wczoraj został, w dniu wczorajszym został przekazany. Drugie pytanie też dotyczyło udostępnienia schemy. Jeśli chodzi o udostępnienie schemy, to planujemy to zrobić w przyszłym tygodniu. I kiedy będą zaktualizowane wszystkie materiały? Dopiero jak schema będzie udostępniona produkcyjnie na CRWD, czyli na pułapie, bo ta najbliższa publikacja będzie właśnie dotyczyła wersji roboczej schemy, czyli tak, żeby wszyscy mogli się zaznajomić z rozwiązaniami, które zostały wprowadzone. Ono naprawdę znacząco nie odbiega od tego, co było konsultowane w ramach konsultacji podatkowych. Niemniej jednak opublikujemy ją oczywiście tutaj z odpowiednimi komunikatami, kiedy z taką roadmapą tej zmiany, kiedy ona ma wejść w życie, dla, że tak powiem, osób lubiących dochodzić, kiedy co wejdzie w życie. Proponuję lekturę właśnie tej projektu ustawy. Myślę, że jak tam pododajemy sobie 2 plus 2, to wyjdzie nam odpowiednia data, kiedy ta schema będzie produkcyjnie pracować. I to też będzie wcześniej niż obligo. To tyle mogę zdradzić, rąbka tajemnicy. Jeśli chodzi o tematy schemowe, to jeszcze jedno pytanie, już oddaję tutaj panowi Andrzejowi głos. Jeśli chodzi o faktury VAT RR, to też w trakcie naszego prezentacji było pokazane, one będą fakultatywnie od lipca, więc one nie będą obowiązkowe, jeśli chodzi o faktury dla rolników ryczałtowych, one będą fakultatywnie działały. Więc proszę, oddaję głos. Super. Z mojej strony, z tych pytań, które ja dostałem, to takie najciekawsze, które mi tutaj się wydaje, co się stanie w przypadku anulowania faktury wystawionej w KSeF i jaki jest przewidziany czas na korektę? I to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ od momentu wejścia w życie KSeF znika proces anulowania faktur. Nie będą Państwo mogli tego procesu dalej realizować. W związku z powyższym trzeba będzie po prostu wystawiać prawidłowe faktury korygujące. Chyba nam pan Andrzej uciekł. Tak. Też o tych faktur korygujących będziemy mieli troszeczkę. Więcej. Jest już tyle? Halo, halo, czy mnie słychać? Teraz cię słychać, ja wcześniej nie słyszałem tak za bardzo. Przyznam się szczerze. Tak, puentę wystąpienia usłyszeliśmy, że będziemy mieć więcej faktur korygujących. Tak, dokładnie. Tak, nie ma anulacji, więc pozwolę sobie teraz jedno pytanie ode mnie, bo nie wiem, czy Andrzej jesteś w stanie teraz kolejne, słuchajcie. Dobrze, w międzyczasie pozwolę sobie na jedno z moich pytań tutaj odpowiedzieć. Mają Państwo problem z nazwą ulicy i z numerem? W SAP-ie to są dwa różne pola, często utrzymywane w jednym miejscu, a schema wymaga jakby zazwyczaj faktycznie to drugie pole jest nieuzupełnione, tak gdzie powinniśmy wpisywać dedykowane pole dla numeru domu. I w schemie FA1 te dwa pola są wymagane, więc w tym okresie nieobowiązkowym, kiedy mamy schemę FA1, to będzie dla nas problem i należałoby
Wówczas, jeżeli chcemy skorzystać już obecnie ze faktur, to byłby problem i należałoby poprawiać lub też tworzyć mechanizmy, które by nam numer domu nam wykonwertował do odpowiedniego pola, ale w schemie FA2, jak się z nią zapoznamy, pewnie tutaj można byłoby nieco więcej jeszcze jakby powiedzieć o adresie, ale jeżeli chodzi o adres, to zostało zmienione i o ile dobrze pamiętam, to będziemy mieli adres linia pierwsza, linia druga, linia trzecia, więc nie będzie problemu z wydzieleniem numeru domu do oddzielnego pola. Tak, potwierdzam. W ten sposób też to zostało zmienione. Można by powiedzieć w związku z Państwa uwagami, które były zgłoszone w ramach konsultacji. Witam serdecznie. Mnie chyba przerwało na chwilę. Chciałem tylko wyjaśnić, że to nie dlatego, żebym nie chciał odpowiedzieć na jakieś pytania, tylko jakiś problem techniczny. Natomiast nie wiem, czy było słychać moje pytanie w ogóle, czy nie? A propos anulacji faktur, tak, że nie ma anulacji faktur i będziemy wystawiali faktury korekty. Dokładnie. No i to jest ważne, bo wiem, że w wielu miejscach jednak te procesy anulowania faktur, gdzieś kancelacji jakiegoś ten trwały. Nie ma też, proszę Państwa, odrzucania faktur z drugiej strony. Jeżeli mamy fakturę zakupową i teraz mamy taki proces, że jak ona nie ma numeru PO albo coś jest z nią nie tak, to ją odrzucamy i nie przyjmujemy i każemy wystawić sprzedawcy nową fakturę, no to ten proces też znika. Musimy, ta faktura w momencie, kiedy dostanie numer KSeF, jest przez nas odebrana i musimy ją sobie przeprocesować. Jeżeli koniecznie chcemy, żeby ten numer PO był na fakturze, na dokumencie, no to musi nam kontrahent wystawić fakturę korygującą, gdzie nie zmieni żadnych danych, tylko doda ten numer PO w odpowiednim polu. Natomiast raczej pewnie gdzieś w workflow obiegu będziemy sobie dopisywać te numery już gdzieś tam w metadanych, żeby ten jedyny powód, dla którego moglibyśmy chcieć tak naprawdę anulować fakturę, tylko że to nie jest anulowanie do końca, to jest sytuacja, w której wybierzemy zły NIP, bo determinantą, do kogo faktura pójdzie po stronie zakupowej, jest NIP, który wskażemy jako w podmiocie drugim, jako NIP nabywcy. No i teraz jeżeli zrobimy literówkę w NIP-ie, no to on pewnie nie pójdzie nigdzie, no bo pewnie nie trafimy w istniejący NIP. Natomiast jeżeli gdzieś tam będziemy przeklejać ten NIP albo gdzieś nam się źle zaciągnie i zaciągnie się NIP innego podmiotu, no to wtedy ta faktura wyląduje u tego innego podmiotu. No i jak dostaniemy informację o tym, że taki podmiot dostał nie swoją fakturę, a ten, który powinien dostać tą pierwotną, nie dostał swojej, no to mechanizm na zaadresowanie tego problemu to będzie właśnie wystawienie faktury korygującej do zera, tą pierwszą, i wystawienie faktury pierwotnej znowu dla tego właściwego już nabywcy. Tak, dokładnie, to bardzo cenna informacja, ponieważ jeśli chodzi o KSeF, to NIP jest de facto adresem. Gdzie ta faktura ma się znaleźć, w której wirtualnej szufladce, półeczce powinna się odłożyć, tak? Dokładnie. I tutaj ta sama osoba zadała też drugie dobre pytanie, w sensie celne. Jaki jest maksymalny czas na wprowadzenie faktury do KSeF od daty wystawienia dokumentu? I tu chciałem wrócić do tego, co powiedziałem. Nie wystawiają Państwo dokumentów już więcej u siebie. Generują Państwo wzór tego dokumentu, to zlecenie, coś. Natomiast wystawienie jest w momencie wysłania do KSeF. System KSeF jest systemem online do wystawiania faktur, nie jest systemem raportowym. Nie mogą Państwo o nim myśleć jako o systemie raportowym, do którego dosyłamy faktury. Dokładnie tak, ale warto też wspomnieć o drugim takim elemencie, który może się wydarzyć. Mówię tutaj na przykład o fakturach offline'owych, bo to też jest wprowadzone, można powiedzieć, w związku z konsultacjami podatkowymi. I tutaj warto wskazać, że w tym jednym przypadku tak będziemy mieć jeden dzień roboczy od wystawienia tego u siebie, no bo będziemy do tego wykorzystywać określoną procedurę, która też będzie opisana i dopiero wtedy po tym jednym, do tego jednego dnia roboczego należałoby tą fakturę dosłać, jeżeli mówimy o trybie offline'owym, czyli to, co też było wskazane, że są problemy po stronie podatnika. No oczywiście, jeżeli będzie później awaria taka globalna KSeF-u, to będziemy mieli 7 dni roboczy na dosłanie po tym, jak ta awaria ustanie. Tutaj oczywiście 7 dni, no bo cały KSeF nie działa, więc wtedy wszyscy będą wysyłać te faktury, więc trzeba to odpowiednio rozłożyć w czasie. Dlatego też jest taka, można by powiedzieć, różnica, jeśli chodzi o te daty.
Dokładnie. I to nawiązuje ładnie do kolejnego pytania, które tu się pojawiło. Jak będzie wyglądała wizualizacja faktury z KSeF? Jakie będą używania sformułowania? Czy będą nazwy pozycji takie jak obecne, czy takie jak w KSeF-ie? Pytanie dotyczy sytuacji, gdy spółka pracuje nad nowym systemem i właśnie się zastanawia nad tym layoutem. Więc to jest bardzo złożone pytanie, ma wiele warstw. Ale w pierwszej kolejności bardzo chciałem właśnie docenić to, że ktoś zapytał, jak będzie wyglądała wizualizacja faktury z KSeF, a nie jak będzie wyglądała faktura w PDF-ie. Bo ponownie to, co my wydrukujemy z PDF-a, to jest wizualizacja, a fakturą jest XML w KSeF-ie. Wysłany do KSeF-u, odebrany z KSeF-u, możemy sobie zwizualizować tą fakturę. No i teraz, jeżeli wizualizujemy na wewnętrzne potrzeby, w sensie na przykład dla procesu obiegu dokumentów, akceptacji, jakiejś autoryzacji, no to możemy sobie to zwizualizować w miarę dowolnie. Natomiast jeżeli chcemy użyć tego PDF-a w kontakcie z jakimś naszym kontrahentem, i tutaj mogą być dwa przypadki, albo właśnie wystawiamy fakturę offline, czyli to są faktury wystawiane przy kasie, przy ladzie, tak, gdzie nie mamy czasu na czekanie, aż ta faktura się przetworzy przez KSeF, tylko albo nie mamy internetu w danym punkcie, a chcemy nadal wystawiać tam faktury, no to wtedy możemy tą fakturę wygenerować do PDF-a w trybie offline, bądź też jeżeli nabywca jest zagraniczny, no to musimy mu w wielu wypadkach wygenerować jakiegoś PDF-a, którego wyślemy mu mailem, żeby on sobie mógł z niego skorzystać. Czyli to takie dwa najbardziej popularne przypadki, kiedy byśmy chcieli mieć tą wizualizację na zewnątrz, nie do wewnątrz. No i teraz, jeżeli ta wizualizacja będzie na zewnątrz, to ona co do zasady powinna być zgodna z tym, co jest w KSeF-ie, no bo to jest tylko wizualizacja, a nie osobna faktura, co tutaj oczywiście budzi dużo problemów praktycznych, a co jeżeli chcemy coś dopisać, a co jeżeli mamy jakieś załączniki. Jeżeli ten dokument wizualizowany różni się od tego, który jest w KSeF-ie, no nie powinniśmy nazywać tego fakturą. To może być jakiś dokument dodatkowy, towarzyszący, uzupełniający, ale raczej nie faktura. Jeżeli jest identyczny z KSeF-em, to możemy to nazwać fakturą, tylko musimy nadrukować taki specjalny kod QR, czyli ze skrótu faktury numeru KSeF, albo jeżeli KSeF akurat nie działa, jesteśmy w trybie awaryjnym, to ze skrótu faktury i tokena awaryjnego możemy wygenerować taki klucz, ten klucz przetworzyć graficznie do kodów QR i ten kod QR będzie wtedy nadrukowany na fakturze, potwierdzając, że to rzeczywiście jest faktura. Ale tak jak powiedziałem, co do zasady powinien na tym dokumencie wtedy powinien być dokładnie taki sam zakres danych, jak ten, który wysłaliśmy do KSeF-u, no bo jeżeli coś się będzie różnić, no to nie powinno tak być. Jeśli chodzi o te kody QR, to w ten sposób to właśnie będzie wyglądało. Można powiedzieć, że to jest taki znak wodny potwierdzający autentyczność tego, co zostało przygotowane właśnie w tym XML-u. Po to jest też ten skrót dokumentu, ponieważ skrót dokumentu on zapewnia, można by powiedzieć, autentyczność treści, ponieważ zmieniając chociażby w tym XML-u, otwierając go w notatniku, dajmy na to, zmieniamy treść tej faktury. Więc tutaj już ta autentyczność treści po jakiejkolwiek korekcie no nie będzie taka sama, prawda? Więc tutaj de facto tak jakby mrozimy to, co faktycznie w tym KSeF-ie jest, jeśli chodzi o faktury offline'owe, które później będą dosłane, no bo ten skrót, ten QR, on de facto będzie takim placeholderem i on będzie czekał na uzupełnienie tej konkretnej faktury, która została przygotowana w trybie offline'owym, wystawiona, przekazana wizualnie nabywcy, więc po to też jest te kody są zrobione, no ale też po to, żeby można było do tej faktury się dostać, ponieważ tutaj będzie tak, można by powiedzieć, dwustopniowy, anonimowy dostęp, tak by to można powiedzieć, po zeskalowaniu tego kodu, będziemy mogli też po podaniu określonych elementów biznesowych, które na tej wizualizacji, no, użytkownik, który posiada taki dokument, widzi, jakie są, będzie mógł po prostu pobrać oryginalnego XML-a do siebie. Też taka dodatkowa funkcjonalność. I to mnie przypomniało o jeszcze jednym ważnej rzeczy, którą powinniśmy powiedzieć, a mianowicie, że będziemy korzystać w KSeF-ie oczywiście z XML-i, będziemy czasem korzystać z PDF-ów z kodem QR, ale proszę pamiętać, że będą też różnego rodzaju EDI-e, jakieś automaty, automatyczne księgowania, które również będą chciały sobie księgować te rzeczy. Więc proszę też już myśleć o tym, jak KSeF wyląduje w Państwa landscape'ie, czy tam w środowisku ogólnie wymieniania się dokumentami z faktur.
Jeżeli korzystają Państwo z EDI-ów, to warto zapytać nabywców bądź dostawców, w zależności od tego, po której stronie one są, czy oni chcą przestać dostawać faktury przez EDI-a, a tylko będą je ściągać z KSeF-u, czy chcą dostawać przez EDI-a również fakturę KSeF-ową, czy może chcą dostawać przez EDI-a taką fakturę jak teraz, a z KSeF-u taką fakturę jak KSeF i sobie gdzieś to łączyć z drugiej strony. Więc jakby nie ma wymogu oczywiście wysyłania EDI-a, ale biznesowo proszę też już zacząć rozmowy po obu stronach, co oprócz KSeF-u dany kontrahent chciałby dostać, dany dostawca chce Państwu wysłać, żebyśmy mieli tutaj, albo co Państwo, może Państwo sami by chcieli utrzymać jakieś inne alternatywne kanały. To jest ważne, żeby myśleć o tym z wyprzedzeniem już też, żeby potem gdzieś się nie obudzić, że te rzeczy się tak mijają i się nie udaje tego dobrze wdrożyć. Jeszcze jedno pytanie mi się wydaje interesujące. Czy w polu obligatoryjnym, jakim jest nazwa kontrahenta, możemy uwzględnić nazwę skróconą podmiotu? Nie chodzi tutaj o nazwę skróconą w zgłoszeniu w VAT-R. Chodzi o to, czy KSeF będzie walidował w jakikolwiek sposób, czy nazwa podmiotu jest zgodna z NIP-em, który jest w GUS-ie, czy tam w REGON-ie. Rozumiem, że odpowiedź jest tak naprawdę nie. Walidacje są tylko zgodności ze schemem, z syntaksem, czyli nazwa jest z Państwa masterfile'a kontrahentów, nie trzeba tam tych przecinków, kropek uzgadniać w masterfile'u do tego, żeby móc taką fakturę wystawić. Tak, weryfikujemy dwie rzeczy. Zgodność faktury ze wzorem, czyli poprawność semantyczna oraz czy ktoś posiada określone uprawnienia do korzystania z systemu. Są dwie rzeczy, które mogą pójść nie tak. Znaczy, albo jeżeli jest błędna faktura, to siłą rzeczy ona nie przejdzie, albo jeżeli nie mamy uprawnień, no to też ona nie przejdzie. Dokładnie. No dobrze. Może bym zadał jeszcze takie jedno pytanie, które tutaj padało dużo, jest mowy o samofakturowaniu. Natomiast jeśli chodzi o samofakturowanie w obrocie krajowym, to oczywiście jak najbardziej jest taka funkcjonalność. Wystarczy tylko nadać określone uprawnienie do samofakturowania mojemu nabywcy i działamy. Odpowiednio trzeba wypełnić schemy, no bo zgodnie z ustawą ona musi zawierać element, taka nazwa, samo fakturowanie. Wtedy nabywca może wystawić fakturę w imieniu sprzedawcy, jak najbardziej. Wszystko tutaj działa. Było też takie pytanie odnośnie tego, że zatwierdzanie tych faktur w przypadku konkretnych wygląda dosyć oczywiste, czyli że ktoś to musi potwierdzić tą fakturę, prawda? Tutaj też już była mowa o tym, że no nie ma czegoś takiego jak cofanie faktury, anulowanie faktury, zwracanie tej faktury temu, kto mi tą fakturę dostarczy. Tutaj oczywiście przepisy, które regulują samo fakturowanie, rozkazują, że musi być w umowie zawarta procedura zatwierdzania poszczególnych faktur. Więc tutaj też musimy mieć dodatkowo na uwadze to, kiedy te faktury są faktycznie wystawiane. Więc no, jeżeli my wyślemy tą fakturę do KSeF-u, no to z chwilą wysłania ona jest wystawiona. Więc tutaj musimy sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, czy obecnie tak to ma wyglądać, czy być może to zatwierdzenie nie powinno być w jakiś sposób dokonane wcześniej. No chyba, że będziemy zatwierdzać wszystko, co zostanie w KSeF-ie wysłane, ale no, chyba to tak nie powinno działać, prawda? Dokładnie. No dobrze. Myślę, że... Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Ola, jeszcze przepraszam na koniec dodatkowy głos. Tak, ja również chciałam oczywiście bardzo podziękować panom, naszym gościom. Bardzo nam miło, że zechcieliście panowie do nas włączyć i naszym klientom odpowiedzieć na pytania. Oczywiście nie na wszystkie pytania udało się odpowiedzieć. Państwo tutaj w międzyczasie przysyłali nam również pytania na czacie i zgodnie z obietnicą przekażemy je do naszych ekspertów i odpowiemy Państwu na te pytania później. A tymczasem no, dziękujemy bardzo. Przepraszam za kłopot techniczny. Na końcu tutaj coś z dźwiękiem się działo, ale chyba było, dało się zrozumieć, co eksperci mówią. Ja rozumiem. I zapraszamy na kolejne webinary. Dziękujemy i nagranie będzie dostępne na stronie YouTube, więc będzie można wrócić do fragmentów, które szczególnie Państwa zainteresowały, bądź przekazać innym osobom, które mogłyby być zainteresowane tematem.
Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Dziękuję.